Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ekranach nowa seria, być może seria poboczna, która będzie z gry Higurashi no Naku Koroni, albo Higurashi When They Cry, albo Gdy Zapłaczą Cykady, bo jak widzicie dobrze, nie mylą was oczy, jest to wersja polska, w pełni polska wersja, grana na modzie 7th Expansion, która no, mnie osobiście zszokowała, kiedy ja grałem w ten epizod po raz pierwszy, bo grałem tylko w ten epizod z 8 chyba dostępnych, grałem tylko w ten epizod, więc początek serii będzie dla mnie jakkolwiek znany, chociaż bardzo mało pamiętam. Grałem po raz pierwszy, grałem po angielsku, nie było takiej wygody, żeby grać po polsku. Teraz to, że to jest po polsku, to jest niesamowita okazja, żeby poznać tę grę. Jeżeli jej nie znacie, czego możecie się spodziewać? Małe wprowadzenie, chwilę wam czasu zajmę. Moi drodzy, ja z racji, że to jest seria poboczna, to zachęcam was gorąco i mobilizuję, żeby, jeżeli was ta seria interesuje, nawet nie na teraz, ale jeżeli chcecie obejrzeć sobie za tydzień, zacząć oglądać, za dwa tygodnie, za miesiąc, kiedykolwiek, jeżeli chcecie, żeby takie serie się pojawiały, musicie być aktywni. Ja wiem, że to może brzmieć źle, ja wiem, że nie każdy może lubić, niektórzy powiedzą, że to jakieś żebractwo czy coś, ale ja po prostu muszę teraz bardzo ostrożnie dobierać serię, żeby zainteresować jak największe grono osób, no i dlatego też bardzo będę patrzył na różne statystyki dotyczące serii. Co się liczy? Łapki w górę się liczą, liczą się ogólne wyświetlenia, liczy się ogólne zaangażowanie wasze. Także gorąco, gorąco zachęcam, jeżeli chcecie tą serię, jeżeli chcecie w przyszłości zacząć kolejne epizody, bo tak jak mówiłem, ma ich aż 8, no to koniecznie zostawiajcie po sobie jakiś ślad już teraz, zawsze na początku odcinka. Jak wam się coś nie spodoba, zawsze możecie to zabrać, ale często oglądacie odcinek, zapominacie o łapce i idziecie dalej. Straszna sprawa. O czym jest gra? Nie powiem dokładnie, narysuję wam tylko taki mały obraz małej wioseczki, która nazywa się Hinamizawa, w której to nasz bohater, nie pamiętam czy się już wprowadza, czy od jakiegoś czasu żyje, no generalnie tutaj dzieje się akcja. Uwierzcie, że to co teraz słyszycie w tle, za, jeżeli ta seria się przyjmie oczywiście, za jakieś 15 odcinków, 20, będzie brzmiało dużo bardziej złowieszczo niż teraz jakieś owady, które sobie w tle płaczą, śpiewają, czy jakbyście to nazwali. Serię porównałbym jako osoba, która w parę takich różnych gier grała najbardziej chyba do dwóch gier. Do Doki Doki oraz do Course Party. I to nie mówię tak, żeby was zaciekawić sztucznie, to naprawdę są bardzo podobne gry. Dajcie się temu rozwinąć. Jeżeli zaufacie tej grze i pochłonie was klimat tego niesamowitego miejsca, bo to naprawdę jest niesamowicie klimatyczna seria, to myślę, że już nie będzie dało się od tego oderwać specjalnie. Na razie w planach jest pierwszy epizod. Jeżeli będzie sukcesem, to na pewno możecie być pewni, że pojawi się też drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. No i oczywiście od razu, żeby słów nie rzucać na wiatr, powiem, że wszystkie epizody są już gotowe w mojej bibliotece Steam. Jeżeli by bardzo nie wyszło to na YouTubie, to prawdopodobnie będę to kontynuował na Twitchu, bo to jest gra, którą ogromnie chcę poznać, a teraz że to, że jest po polsku, niewyobrażalna wygoda prowadzenia serii, niewyobrażalna po prostu wygoda i dla was, i dla mnie, jak ja coś niewyraźnie powiem, przeczytacie sobie, jak ja coś, nie wiem, nie pomylę niczego dzień temu, no niesamowite, niesamowite. Tak jak mówiłem, w grę grałem kiedyś na streamach. Było to, nie jestem w stanie wam powiedzieć, żeby nie oszukać, ale myślę, że dobre z 3-4 lata temu, może nawet więcej, może z 5 lat temu. Przychodziłem tylko pierwszy epizod, przychodziłem go też w taki bardzo sposób, no taki twitchowy, trochę bardziej na śmiesznie, trochę bardziej na takie robienie sobie jaj. Teraz podejdziemy oczywiście do tego dużo bardziej poważnie, ale też w takim no, na moim stylu po prostu. No i cóż, jeżeli zaraz zostanie, to ja będę zachwycony. Na pewno jestem mega napalony na to, a sama gra nie powinna nam zająć jakoś bardzo długo, sam jeden epizod oczywiście. Potem od razu po tej serii, jeżeli ona zostanie, to prawdopodobnie będziemy już celowali w Ace Attorney trylogię, której też nie możecie doczekać. No i cóż, zapraszam was. Jest to pierwszy epizod. One mają jakieś nazwy, ale powiedzmy, że nie jest to takie ważne. Onikakushi. Początek. Aha, jest nam przetłumaczone. Witamy w świecie Higurashi, Onikakushi będzie wstępem zapraszającym cię na ten świat. Nie zmuszaj się do gry, po prostu ciesz się życiem w Hinamizawie. Poziom trudności jest bardzo wysoki, ale mam nadzieję, że spodoba ci się nagroda. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam co znaczy, że poziom trudności jest wysoki, bardzo wysoki. Nie kojarzę, żeby tutaj były takie segmenty, które jakąś tą trudność podbijały, bądź też nie. No tak siak od razu ostrzegam, zrobię to tylko w tej serii, mam nadzieję, że że potraktujecie to po prostu, no, że oglądacie serię od początku, a więc to będzie taki prolog, który was ostrzeże. Jeżeli jesteście delikatniejsi,
jeżeli być może was łatwo oburzają treści jakieś tego typu, zaraz powiem jakiego, jeżeli czujecie się jakoś przez te treści przytłoczeni, jest wam źle słuchając takich treści, to lepiej skipnijcie, to naprawdę nie jest lekka seria, to naprawdę jest mocna, mocna produkcja. No nie chcę za bardzo spoilerować, ale tak w dużym ogólnym tego słowa znaczeniu na pewno możecie spodziewać się psychozy, na pewno możecie spodziewać się przemocy, mocnej przemocy, bardzo obrazowej przemocy. Nie mam pojęcia, jak jest jeszcze z późniejszymi etapami, ale ogólnie, jeżeli was niepokoją takie rzeczy, niepokoją was na przykład momenty, w których nie możecie czuć się bezpiecznie w swoim miejscu, tam jakimś teoretycznie bezpiecznym domu czy coś, to nie jest seria dla was. To nie jest seria dla was. Zobaczycie, o co chodzi. No, jeżeli ta seria wyjdzie, to na pewno wyjdziecie zmienieni z tego wszystkiego. To jest naprawdę świetna historia. Stara, stara, dobra, świetna historia. Gram na Steamie, wersja oficjalna, w pełni płatna. Nie mam pojęcia o żadnych wersjach darmowych. Prosiłbym o niereklamowanie i przede wszystkim prosiłbym o niespoilerowanie żadnego przyszłego wydarzenia. Jeżeli chcecie podyskutować, to róbcie to na Discordzie. Na Discordzie też jest zakaz spoilerowania. To też od razu ostrzegam, ale po prostu, jeżeli chcecie jakieś większe dyskusje wchodzić, to na Discordzie, ewentualnie tam sobie można dodać się prywatnie i powspominać. Ja pamiętam pierwszą część, ale też nie będę spoilerował i absolutnie nie chcę słyszeć niczego z drugiego epizodu i dalej, z pierwszego też niczego nie chcę słyszeć. Bawmy się i dajmy się bawić innym. Start! Urocze dziewczynki. Proszę nie rozpaczaj. Wybaczę ci, nawet jeśli świat ci nie wybaczy. Proszę nie rozpaczaj. Wybaczę ci, nawet jeśli nie wybaczysz światu. Więc proszę, powiedz mi, co będzie potrzebne, aby mi wybaczyć? Frederica Bernkastel, by i tak duży... O, coś tam dziwnego się stało. Świat przedstawiony w tej opowieści jest fikcyjny. Wszelkie podobieństwa do rzeczywistych osób lub organizacji jest całkowicie przypadkowe. Anno Domine 1983, wczesne lato 58 roku ery... Shoja? To chyba nie jest aż takie ważne. Gdybym tak miał zostać rozerwany na strzępy, to rozerwanie mojego ciała byłoby o wiele lepsze. Ufałem jej. Nie, wciąż jej ufam. Nawet w tej chwili. Już zaczęłam rozumieć. Ufałem jej, ponieważ nie chciałem wierzyć w prawdę. To było tak, jakbym próbował sam się przekonywać takim głupim, smutnym głosem. I te łzy. Ten mechaniczny, powtarzalny dźwięk w końcu ucichł. Nastała cisza. Pozostał tylko irytująco głośny odgłos cykad. A jednak. Czułem się tak, jakbym nadal słyszał jej głos. Jednak to już nie jest możliwe. Ona nic więcej nie powie. Jedyną osobą, która płacze, jestem ja. Ona nigdy nie płakała. Nawet kiedy powtarzała w kółko te same słowa, nie wyrażała żadnych emocji. Nigdy dla mnie nie uroniła żadnej łzy, dlatego ja nie powinienem uronić żadnej dla niej. Więc dlaczego? Ten ból, moje oczy stały się wilgotne. Dlaczego to się dzieje? Wciąż chciałem wierzyć. Byłem rozdarty. Nie masz już tego dość? Wewnątrz mnie jakiś głos szeptał delikatnie. Moja dusza cierpiała wystarczająco. Ciągle zastanawiałem się, czy powinienem w końcu odpuścić. Byłem uparty. Odmawiałem zrobienia tego? Wiecie, jedną rzecz chcę zacząć tylko w opcjach. Delikatnie, chyba bym podgłosił muzykę, najwyżej to podczas montażu przyciszę. Bo wydaje mi się, że... Ja wiem, że to są tylko jakieś świerszcze, ale naprawdę, uwierzcie, to jest mocne, to jest mocne. Czułbym się lepiej, gdybym po prostu z tym skończył. Tylko jeszcze jedna rzecz. Zmiana poziomu dopasowania, nie, to jest spoko. Tryb nowelka i adventure. O Jezu, to na pewno trzeba zrobić. Okej. Okay. Nawet wiedząc o tym, postanowiłem wierzyć. Walczymy, włączamy tryb nowelkowy zdecydowanie, będzie dużo, dużo lepiej. Nie wiem, czy to będzie tak jak w Zero Escape'ie, ale tam na przykład były dodatkowe opisy w trybie nowelkowym. Tylko ja mogę zrozumieć i docenić tę bolesną walkę. Tylko, że ja... próbowałem wystarczająco wiele razy. Przyznaję. Więc... czy to w porządku po prostu wybrać łatwiejszą drogę? Poza tym nie porzucam tego. Zostawiam to za sobą razem z nią. Jak kwiaty robię. A teraz... uspokój się. Nawet jeśli nie czujesz swojej zdrętwiałej prawej ręki, po prostu ją podnieś. I z każdym machnięciem zapomnij trochę więcej. Tajemnicze, ale zrozumiecie. Twa dobroć mnie uszczęśliwiła.
Twój uroczy uśmiech sprawi mi radość. Lubiłem głaskać cię po głowie. Uwielbiałem to, jak skromna byłaś. To będzie ostatni raz. Kiedy opuszczę moją rękę, wtedy zapomnę. To jest mój pierwszy i ostatni bukiet dla ciebie. Być może naprawdę kochałem cię. Tajemnicze, mroczny trochę wstęp. Zaraz to się wszystko troszkę rozsupła i z tego momentu przejdziemy... Zamykam się. Oj, oj, oj. Mamy ci przebłyski z tego, co się dzieje potem w tej serii. Będzie fajnie. Będzie fajnie. Zapewniam was, że będzie fajnie. Ktoś już od dłuższego czasu przeprasza. Zastanawiam się, co takiego zrobiła. Czuję się źle podczas podsłuchiwania, dlatego próbowałem to zignorować. Minęło trochę czasu, odkąd ostatni raz byłem w mieście. Wróciłem tylko na pogrzeb krewnego. Mimo, że mieszkałem tam do zeszłego miesiąca, odkryłem, że zgiełk miasta potrafi być przytłaczający. Te drapacze chmur i wielopasmowe drogi. Ta kakofoniczna melodia brzmiąca przy przejściach dla pieszych. Nawet głośne przemówienie wyborcze przed stacją było teraz nostalgiczne. Miejsce, w którym teraz mieszkam, nie jest takie żywe. Słuchaj tylko śpiew ptaków i odgłos potoku, a wieczorami Higurashi, jeden z gatunków cykad. Zamiast poczuć się samotnym, ta cisza zaczęła mnie uspokajać. W miejscu, gdzie teraz mieszkam, jest pusto. Nie chodzi mi tylko o to, że nie ma żadnych burgerowni, automatów, sklepów muzycznych, restauracji czy salonów gier. Nawet lodziarnia to tutaj rzadkość. W najbliższym mieście są te wszystkie rzeczy, ale to godzinę drogi stąd rowerem. Jednak jeśli się nad tym zastanowić, nie jest taka wielka sprawa. W poprzednim mieście było wszystko, ale i tak nie uczęszczałem do nich często. Mieszkałem tam przez 10 lat, nigdy nie byłem w lodziarni. Powinienem był pójść chociaż raz. Dopiero teraz zacząłem trochę tego żałować. Lecisz? Zapisz, co zrobię. Ktoś wciąż przeprasza. Kogo ona przeprasza? Robi to tak długo, więc już jej wybacz. Nie ma powodu, by to tak długo trwało. Ona na pewno żałuje. Poczułem się trochę zirytowany tym, że ten ktoś nie chciał jej wybaczyć. Nieważne, jak wielki błąd popełniła. Wszystko można darować. Każdy problem można rozwiązać. Następnym razem musisz być bardziej ostrożny. Ona nadal przeprasza, nawet teraz.
Więc czy naprawdę zrobiła coś, czego nie da się naprawić? Nie mam pojęcia, co zrobiła, ale jeśli nie można tego odwrócić, to tym bardziej jest to powód, aby jej wybaczyć. Boże, cieszę się, że nie muszę tego tłumaczyć z angielskiego, bo jak widzicie, teraz nie jest łatwe. I spokojnie, uspokajam was, to nie jest żadna lektura szkolna. Naprawdę, to jest bardzo się robi przystępne. Te takie ciemniejsze sceny, takie wręcz poetyckie, są trochę inne, ale naprawdę dalej są mega spoko. Także dajmy temu szansę. Nieważne jak bardzo będzie prosić o wybaczenie, to niczego nie zmieni. Nadal przeprasza swym łamiącym się głosem. Hej ty, ten, którego tak przeprasza. Dlaczego po prostu jej nie wybaczysz? Błaga go, tak żałosnym głosem. Hej ci, już prawie jesteśmy. Pobudka. Ojciec z szturchnięciem wybudził mnie z drzemki. Wyglądało na to, że pociąg dotarł do ostatniego przystanku. Czytajcie szybki zapis. Jestem ciekaw, czy mogę w jakiś sposób schować tło? Aj, nie mogę. Ukryć okno tekstowe? Tak, mogę. A jesteś na tę hotkey być może? Jezu, to by było super wygodne. Ale chyba nie ma, jest... skróty klawiszowe? A, to są te skróty klawiszowe po prostu. Czyli jakbym chciał zrobić tam przez screenka, to musiałbym zrobić to tak. Dobra, no niestety czasami będę to robił do miniaturek. Spędziliśmy kilka godzin jeżdżąc różnymi pociągami. Trudno było uwierzyć, że krajobraz za oknem i miasto, w którym byłem pół dnia temu, były w tym samym kraju. Uwielbiam w ogóle takie prowincje japońskie. Ja wiem, że trawa zawsze jest zielona bardziej po drugiej stronie ulicy, ale naprawdę, jak patrzę na to, to wygląda to cudownie. No, ale w sumie, jak tak się na tym zastanowię, nie ustępuję aż tak bardzo klimatowi polskiej wsi. Nie zmienia to jednak faktu, że to ma taki swój klimat, który mi się kojarzy chociażby z Personą, no i na pewno z tą historią. To jest na pewno taka mocno kojarząca się z takim miejscem historia, czyli klimat. Nie byłem nawet z tej samej epoki. Stąd wsiadamy do samochodu i jedziemy głębiej w góry. Ojeju, przypominały mi się takie rzeczy. Takie rzeczy. O, ten zakręt. Po chwili gęsty, zarośnięty las zaczął się przerzedzać. No i mamy. No malowniczo, nie powiecie. Malowniczo. To jest miejsce, w której musi się narodzić jakaś dobra historia. Jesteśmy na miejscu tam, gdzie teraz mieszkam. Hinamizawa. Oj, to jest Bartlord, to jest super. Na pewno nie macie już przycisku magicznego, żeby to schować. Jej, to by było wygodne. H, G, J, K. No poklikam różne guziczki. O! Można język teraz zmienić. O, P. O nie. Tego nie chcę wam... O nie, nie chcę wam tego pokazać. Tutaj mogę wam to pokazać. Gra generalnie ma trzy style graficzne, w zależności od tego, czy są to oryginalne arty. Gra jest z 2022 roku, z to co słyszałem dzisiaj. A także arty konsolowe, no bardzo ładne, widzicie, remake'owe, one się bardziej różnią w tłach, bardziej się różnią w modelach postaci, no i oryginalne, które wam zachowam na jakąś lepszą chwilę. Co ciekawe, dzisiaj słyszałem ciekawostkę również, jak opowiadam na streamie o tym, że to, co tutaj teraz widzicie, to są zniekształcone jakieś zdjęcia, które autor robił gdzieś tam u brata na wsi, czy coś takiego, więc no takie OG klimaty. No i przyznam, że tamte grafiki naprawdę mają potężny styl. Keiichi. Okay. Okinazaj. A? O, coś chyba skipnąłem. Nie do końca taki był plan, ale spoko. Szukam magicznego guziczka, który mi wyłączy tło. A podejrzewam, że taki powinien być. Zaraz zobaczę, czy niczego nie skipnąłem. Jest dobrze. S, D, F, F to jest full screen, ok, G, Z, X, C, a jakiś automat chyba odpaliłem. Mimo, że zbliżało się lato, poranne powietrze wciąż było lodowate, chociaż w zamian można wypełnić płuca rześcim, czystym powietrzem. Otwierając okno, zostałem powitany zielenią. Nie tylko drzewa, dom sąsiadów był daleko po drugiej stronie. Prawdopodobnie byłem jedynym, który cieszył się tym widokiem i świeżym powietrzem. Ostatnie klawisze sprawdzam. Przerażające klawisze losowe. No niestety nie mam takiego przycisku, więc będę musiał robić to przy was. Albo po odcinku po prostu. Pozwolę sobie zapisać. Widzicie, na razie jest to czyste.
To są nawet moje jakieś stare savey, chyba? Tak myślę. Tak się to sobie będę zapisał teraz na nowo. O, w ten oto sposób. Odkąd zacząłem mieszkać w Hinamizawie, dowiedziałem się, że nawet powietrze ma swój własny smak. To jest właśnie piękne w tym. Szybko skończyłem przygotowywać się do szkoły i zszedłem na śniadanie. Na dole była tylko mama, nigdzie nie było widać taty. Prawdopodobnie pracował do rana. Ojciec wykonuje jakąś dziwną pracę jako malarz. To taki wyluzowany zawód. Wstań, śpi i pracuj kiedy chcesz. Freelancer tamtych czasów. Byłem zazdrosny o taki swobodny styl życia. Napisałem nawet w szkole, że kiedy dorosnę, to chciałbym zostać malarzem. Tata był zachwycony. Napisałem tak, ponieważ wyglądało to na łatwą pracę. Nigdy mu tego nie powiem. Mama położyła śniadanie na stole. Wodorosty, marynowane warzywa, surowe jajko i grillowany łosoś. Mama była tak dobrym kucharzem, że to aż przerażające. Perfekcyjne, nieskazitelne, idealne śniadanie. W przeciwieństwie do taty, który nawet nie znał znaczenia takiego słowa jak grafik, mama nigdy nie marnowała czasu ani wysiłku. Nuciła melodię, przynosząc zupę miso. Wyglądało na to, że miała dzisiaj dobry humor. Cieszę się, Keiichi, że odkąd się tu przyprowadziliśmy, to budzisz się o wiele wcześniej. No i rzeczywiście nasz bohater główny nazywa się Keiichi. No będę musiał sobie to przypomnieć, bo dużo imion ostatnio, dużo różnych serii poznaję i mi się te imiona będą gigantycznie mieszać. Jeśli nie stanę wcześniej, to nie będę miał czasu zjeść śniadania. Myślałem, że jestem słodki, odpowiadając żartobliwie, zaraz po tym, jak zostałem pochwalony. Czekajcie, a z ciekawości... O, nie to chciałem. Tryb Adventure. Okej, okay, tryb nowelkowy i tryb oryginalny. Okej, okay, chyba na tym nowelkowym będę. Po prostu byłem ciekaw, czy się przed... nie chowają przez to sprite. Pełna miska ryżu? A może połowa wystarczy? Pełna. Najpierw rozkoszywałem się gorącym ryżem z wodorostami. Później wmieszałem do tego jeszcze jajko. Między kręsami ryżu rozkoszywałem się chrupaniem ogórków. To nie lubię ogóreczka chrupiącego. Tak ogólnie to niezłe. Wspaniałe jak zawsze. Patrząc jak kończy jeść, mama uśmiechnęła się ciepło. Cieszę się, Keiichi, że odkąd się tu przyprowadziliśmy, nie opuściłeś jeszcze żadnego śniadania. Kiedy mieszkałem w mieście, nie byłem rannym ptaszkiem. Spałem do ostatniej minuty przed szkołą i rzadko jadłem tak wcześnie. Protestowałem za każdym razem, kiedy mama codziennie robiła śniadanie. Niekiedy mnie do tego zmuszała, prawdopodobnie był to jedyny sposób, by pójść do szkoły później. Myślę, że można to nazwać fazą buntu. Wstawała wcześniej każdego ranka, żeby przygotować jedzenie. Gdybym mógł cofnąć się w czasie, uderzyłbym się za to. Pamiętając o tym, mama uśmiechnęła się szeroko. Czy nie czas na spotkanie z Reną? Kim jest Rena? Zapytacie. Szybko, szybko. Mamie naprawdę podobał się fakt, że jej syn chodzi do szkoły z dziewczyną. Z dziewczyną chyba. Rena jest moją koleżanką z klasy. Uwielbia opiekować się ludźmi i przychodzi do mnie codziennie. Sposób, w jaki na to patrzyłem, chłopak w moim wieku chodzący z dziewczyną do szkoły był po prostu dziecinny. Choć sprawianie, że koleżanka z klasy codziennie na mnie czeka, nie jest zbyt rozsądne. Ciekawe jak długo Rena czeka mnie każdego ranka. Rena, Renata. Wziąłem ostatni łyk zupy miso i pobiegłem do drzwi. Dziękuję Renie za ogórki. Te ogórki nie były kupione w sklepie? Gdybym to wiedział, rozproszałbym się nimi jeszcze bardziej. Pewnie. Ajo! Keiichi! Czekajcie, bo to jest coś, co bardzo bym chciał. Prawdopodobnie będzie to jedyne, jak nie jedno z wielu teł na... No to po prostu teł. Oj, zaczekam. Dzień dobry! Jest Jona! Rozległo się powitanie przypominające o rzeźkości poranka. Ciężko się czasami mówi, jak widzicie. Menu. Okienko. Potem zobaczcie, jeżeli macie jakiś pomysł, jakiś może hotplay na to, żeby ukryć to okienko, bo to może, że to jest F coś, to też śmiało możecie napisać, bardzo mi ułatwić się sprawę. Zawsze jesteś za wcześnie. Powinnaś kiedyś sprawić pospać dłużej. To żaden problem. Keiichi, jeśli zaśpisz, to i tak na ciebie poczekam. Jest taką sumienną i dobrą osobą. Jeśli kiedykolwiek ty się spóźnisz, to po prostu pójdę bez ciebie. Ale ham. Keiichi, jesteś taki zimny. Za każdym razem na ciebie czekam. Zostawię cię. Bez oglądania się za siebie. A, świnia. Dlaczego jesteś taki złośliwy? Dlaczego? Rena miała lekko zaniepokojony wyraz twarzy. Droczenie się z nią było takie zabawne, że jej nastrój zmieniał się tak szybko.
Żartuję, poczekałbym na ciebie. Po tych słowach Rena się uspokoiła. Zrobiła się czerwona na twarzy. O, dziękuję. Rena się zmęczyła po prostu tą rozmową i aż się zasapała i przez to rumieńce na twarz wyszła. Rena, będę cię czekać wiecznie. Nieważne jak długo. Psychol. Czekać wiecznie? Rena zrobiła się jasno-czerwona, a z jej głowy unosiła się para, gdy jej mózg się zagotował. Jest szczególnie słaba w tego rodzaju rozmowach. Znalezienie kogoś tak zabawnego do doroczenia się jest dość rzadkie. Rena, czy kiedykolwiek czytałaś jakiś romans? Nie, nigdy nie czytałam żadnego. Po tej odpowiedzi stwierdziłam, że była nimi zainteresowana. Po tej odpowiedzi stwierdziłem, że była nimi zainteresowana, ale była zbyt wstydliwa, by jakiś kupić. Nie mogłem sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby jakiś przeczytała. Prawdopodobnie zaczerwieniłaby się i zemdlała. O tak, mam wiadomość od mamy. Powiedziała dzięki za górki. No nic, nie ma za co. Jakie były? Nie za słone? Nie były aż tak słone. W rzeczywistości miały dość lekki smak. Byłoby właściwie mówiąc wprost, że są dobre, ale najwyraźniej nie potrafiłem być szczery. Chciałbym wcześniej coś zapytać. Kto ty je pakowałaś? Czy twoja mama? Co? Co? Dlaczego pytasz? Ale nasz bohater jest takim chamskim gaslighterem. Natomiast normalnie podziękować za Ogurasa, no Ogurasa dać komuś to jest po prostu dar z niebios. Natomiast podziękować za Ogurasa to coś tutaj jakieś gierki dra, nie podoba mi się. Były zasłone? I postawa całkowicie się zmieniła i zaczęła panikować. Ty czy twoja mama? Dlaczego pytasz, kto je zrobił? Dlaczego? W zależności od tego, kto je zrobił, moja ocena może się drastycznie zmienić. Co? Policzyła gorączkowa palca, próbując sobie przypomnieć ilość soli, której użyła do ich petlowania. No nie tak, że specjalnie próbowałam ją drażnić, ale nie mogłem się powstrzymać. Faceci, którzy czerpią przyjemność z tego rodzaju rzeczy, są prawdopodobnie najgorsi. Faceci tacy jak ja. Rena nerwowo otwierała i zamykała usta, próbując wydusić z siebie odpowiedź. To byłam ja. Przepyszne. Co? Całkiem niezłe, takie same jak ostatnie, idealnie smakowało z ryżem. I twarz zaczerwieniła się ponownie. Całkowicie odleciała. Naprawdę dobrze było się z nią droczyć. Ale chamsko. Modlę się, aby Rena nigdy nie dała się zwieść jakiemuś złemu facetowi. Trzymaj się, Rena. Będę cię trenował, dopóki nie będziesz w stanie poradzić sobie z tym, jak normalny człowiek. Tak postawiłem dla wspólnego dobra. Chodźmy. Jeśli każemy Mion czekać, to będzie nam to wypominać przez cały dzień. Wiedząc, że Rena nadal buja w obłokach, przywołałem ją do porządku, abyśmy mogli udać się do szkoły. Idziemy spotkać się z niejaką Mion. Ta dziwna, łatwo denerwująca się dziewczyna to Rena Ryugu. Znałem ją dopiero od około miesiąca, ale zdałem sobie sprawę, że nie tylko jej imię jest dziwne. No cała jest dziwna. Mi, dzień dobry! Zbliżając się do następnego miejsca spotkania, zobaczyliśmy kolejną osobę czekającą na nas. Pomachała do nas. A, wreszcie, jesteście spóźnieni. A ty zawsze się spóźniasz. W przeciwieństwie do pilnej Reny, która zawsze maszeruje własnym rytmem, to jest Mion Sunozaki. Co ważniejsze, jest starsza od nas i jest przewodniczącą klasy. Cześć, Rena. Okej, minęło tyle czasu. Ile to już lat? Nie było mnie tylko dwa dni. Taka typowa zadymiarka, co? Taka trochę zagada, coś tam szturchnie w oczek, tego typu rzeczy. Haha, nie mów. Byłeś o wiele słodszy, kiedy ostatni raz cię widziałam. Mion spojrzała na moją klatkę piersiową, a później w dół, skupiając się na punkcie między moimi nogami. Pewnych rzeczy nie da się oduczyć japońskich produkcji, prawda? Albo azjatycki, nie mówię, że to jest japońska, okej? Okay? Zawsze mylę, która japońska, która chińska, która koreańska, po prostu azjatyckich produkcji. To ten humor jest nie do podrobienia. Więc mówiła, że to moje krocze wyglądało wtedy na słodsze. Zanim zapytasz, żeby było jasne, nigdy nie próbowałam jej tego pokazać. Rozwijałem się prawidłowo. Zdziwiłabyś się, jak dobrze. Nie tylko jest większy, ale ma teraz trochę wąsów. Nie pamiętam tego tekstu. Wąsów. Jednak bycie tak pochłoniętym energią każdą rankę jest sporym problemem. Przedstawię cię następnym razem, więc przywitaj się poprawnie. Nie mów następnym razem, możemy zrobić to teraz. Co powiesz na to, by mały facet zaczerpnął świeżego porannego powietrza? Ogólnie dlaczego musicie jakoś to dopasować? Ja nie pamiętam, jak to jest widoczne w innych trybach,
która to mówi, ale no właśnie, to jest pewien problem, bo nawet tutaj to nie jest jakoś tak podrupowane i chyba nie da się tego jakoś lepiej podrupować. Chyba z kontekstu da się po prostu wyłapywać, kto w danym momencie jakby się odzywa. No Tercier to jest daleka rozmowa po prostu z już zapomniałem imienia. Chyba nigdy wcześniej nie słyszałem tak brudnej gadki jak i to z samego rana. Mion czasami zachowuje się jak starzec. Mam cię. Czas na wielkie ujawnienie. Mam nadzieję, że nie pożałujesz. Gdy sięgnąłem do rozporka, Rena zaczęła panikować. Tutaj patrzę, bo może ja coś wyciszyłem dźwięki. Hej, hej, o czym mówicie? O czym mówicie? Zaczerwiona i zdenerwowana starała się grać głupią, ale było oczywiste, że dokładnie wie, o czym mówimy. Jak było? W mieście? Porzucając nieprzyzwoite rozmowy, Mion zmieniła temat na coś bardziej pasującego do przyjemnego poranka. Pojechałem tylko pogrzeb, nie miałem dużo czasu dla siebie. Właśnie, czy szukałeś tego? Tej rzeczy, którą prosiłam? Nie słuchasz mnie. Dopiero co wróciłem z pogrzebu. Nie miałem czasu rozglądać się po sklepach z zabawkami. Sklepy z zabawkami hobbystyczne są zupełnie inne, wiesz? Naprawdę trudno zdobyć zachodnie rzeczy. Moi drodzy, myślę, że to jest taki dobry wstępniak. Wiem, że może mało to pokazało, chociaż myślę, że po przebitkach z openingu powinniście zobaczyć, w którą stronę to będzie uderzało. No, według mnie serii naprawdę warto dać szansę. Osobiście jestem w stanie wam zaproponować powiedzmy 5 odcinków. Jeżeli pod 5 odcinkami będzie aktywność, będzie widać, że seria raczej jest chętnie oglądana niż raczej skipowana, co bardzo łatwo zauważyć, nawet jak teraz te wyświetlenia są na każdych seriach mniejsze, to będzie mocno wyczuwalne. No to po prostu podejmę decyzję, taką jak ostatnio było przy okazji Inescapable i po prostu sobie serię odpuszczę i będę szukał czegoś innego, chociaż ja naprawdę myślę, że grze warto dać szansę. To wszystko z mojej strony, dziękuję wam ogromnie za uwagę, zachęcam i przypominam, że jeżeli chcecie, żeby seria została, działajcie, łapka w górę, zawsze na początku filmiku, potem można ją zabrać, a do tego oczywiście subskrypcja, żeby widać było, że ta seria przyciąga nowe osoby, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to witam, mam nadzieję, że będziecie świetnie się bawić, to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, wpadajcie jeszcze do opisu, pod filmikiem tam macie moje media społecznościowe, które może was zainteresują z różnymi mediami takimi jak na przykład Twitter czy też X, gdzie wrzucam bardzo często jakieś dodatkowe informacje, no po prostu śledźcie, opłaca się, okej. A w Higurashi widzimy się już za 2 dni, bo to takie serie poboczne zwyczaj prowadzę raz na 2 dni, w sensie co drugi dzień jest odcinek, będą odcinki pewnie po około 30-40 minut, raczej dłuższych nie planuję, ale zobaczymy. To wszystko z mojej strony, dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Hej, pa, pa.